Witajcie, moi drodzy. Dziś rano byliśmy jeszcze w Lido di Jesolo, później Caorle, a teraz jesteśmy na polu. Kogo tu mamy? Dzień dobry. Także. Wreszcie winnica i wreszcie Zemi, bo do tej pory kopałem na polach tylko z Andrzejem. No właśnie, także zmusili mnie, także muszę. Nie mogę stąd wyjechać do polu Zemi. Nie ma. No właśnie, także. Jak widzicie, będziemy kopać razem. O, tarnogrodzki, jak to tarnogrodzki, od razu. On to nie patrzy na gości, na żonę, tylko sam już od razu kopie. Także. Robert Tarnogrodzki. Kochani, zobaczymy, co wypadnie. Pozdrawiam cieplutko. Fredny, coś ty znalazł. No jegomość. Wredne. Pana jegomościa znalazł. To jest wredne, patrzcie. Robert jeszcze na początku. Ja dopiero się ruszyłam, a ten już pół rządka przewalił. I nie mówić, że to wredne? To wredne krzyczy, że po monetce znalazł tą tabliczkę podatek do roweru. A ja kuźwa znalazłam widelec, takie widły, żeby go centralnie tam dziubnąć. O tak. A masz. Ale piękny sygnał, ale piękna śruba. No to już całkiem nie wiem, co to. Wylazło to coś takiego. Ni to żelazo, ni to co, bo to mi na 18 bije. Ładnie jak kolorek, ale takie wredne. Wredne jak tamten wredne. Usłyszałeś wredne i co? No i rozpakuj sobie. Co to? Kawałek łyżki. Myślisz, to nie medalik? No jak? Jak to jest medalik, toś ty święty. No, kawałek łyżki mi dał. Zadowolony. Myślał, że to medalik. No bo ty wredny jesteś. O, jeszcze po słuchawkach sobie depczę i jutro będą nowe zamawiane, tak? A Roberta, kochani, zaraz wam pokażę. O, on tam się chowa. On tam się w winnicy chowa. No nie. Wczoraj na plaży te kuźwa zrywki i dzisiaj jeszcze na polu mnie prześladuje. Nie, ja się tak nie bawię. O, macie tych dwóch jegomości. Także, kochani. Aplikacją taką. To mi się podoba, to jest fajne. O, kuciaczki, to niesi to do makaronu, to jest jakieś... Linka może. No, jakaś nabijka do czegoś, ale kurczę mać, ładniutkie. Fajne. Takie też pasuje do ciebie. Też obszerne. Nie. Ty lubisz na tropach przeszłości, także, o. Tak pasuje. Mi się udało. Fajne. To nie makaron. I dla Andrzeja znalazłem prezent. O. Żeby ten komarka mógł naprawić swojego. 17? 17 oczywiście. No. Co zgubiłeś wcześniej? Kochankę rozmontowywałeś? Kochanka mi się sama rozkłada. A, nie musisz rozkręcać. Zaraz zobaczymy. Mówi, że kolejna... Weź tego peta, bo ci naprawdę, ja go zapetuję tylko drugą dziurą. Zobaczymy. Czy ci się nie odechce. Monetka? Albo łyka. No, wcześniej mi medalik znalazł. Kawałek trzonka do łyżki. No. Patrzymy. Monetka? Mhm. Dół kopie jak do Chin. Na tropach przeszłości. Tak jak widzicie. Robert Swerczek. Łycha! No jak? Najeść się musisz. Także. No. Grzybki halucynki. No.
Co ten kuźwa znowu znalazł? But mu się rozwiązuje, nie mam czasu. But mu się rozwiązuje. A tu Bozia piękna. Nie, aluminium, aluminium. Co się zjada z drugiej strony. No ale tutaj jest. Trzymaj! Masz te... Andrzej, ja nie mam na znajdki pudełka. Wredny. Portki mu spadają. Chodzi jak ten... Nie chcę mówić co. Dziadek już na ciebie czeka, kiedy mu papierosa dasz. No. Nie daj mi papierosa. Nie? Zawsze prosił. Zresztą. Moi drodzy, miałam sygnał taki piękny. Tak. Ojej, oj. W pół łydki. Taką dziurę darłam, ale na samym końcu wydarłam kramerkę. Także, kochani, pada. Nie wiem, koninka, nie koninka. Ale coś jest. Fajna. No, a to już całkiem nie wiem, co to jest. Na monetkę mi biło. Ale jak widzicie, no takie. Takie o coś. Taka blaszka z takim czymś. Troszkę może jak się odczyści w domu, to będzie widać. No, w końcu jakieś coś zdobione. Nie wiem od czego to było. Ale ciekawe, fajne. Podoba mi się. Z takimi zdobionkami coś. Coś jest. Ja pierdziu, darłam. No i wydarłam. Kawał złoma. Kawał takiej rurki. Także. Stary, uważaj. Ja go mijam. Weź, bo mi zakłócenia robisz w uszach. Co to jest? Pijąc. A ten... No, następny będzie. Wittoria Emanuele. Mówiłam ci, zabieraj, bo ja nie mam. Także ci oddaję. No i wredny. O, z petem. Kochani, jest jakiś sposób, żeby go oduczyć palenia? Chyba ten patent. Oduczę cię. A tu jakiś pajączek. Czekajcie. O, masz go na twarz. O. Pierdziało i kolorem przebijało. No oczywiście. Kółeczko. Więc musi być. Nie. Coś starego. No kurczaki. Wredny. No i ładnie zdobione. Weź trzymaj to. Ale to już widzę. Widzę. Medalik? Medalik, to jest moneta wbijana, bo widzisz, że ma rogo. Tak, ale z taką twarzą, takim czymś. Zobacz tu. Także. Cosik jest. A ty wredny jesteś. Nam nic nie daje pokopać. Ja tu rury złom zbieram, a ten... No, i malutka kuleczka wychodzi. Także, jest i strzelali. Nie, no takie... O, takie o dziwadło mi wpadło. Ja to, u mnie ostatnio taki dziwadeł trochę wpada. Nie wiem, co to jest, jaka to część. Wydarłam z tamtej jamy. Ziewa mi się. Robert tam gania po gównianym polu. Tarde bracki tam. No i tak, będziemy się bawić. Oj, to chyba stary kolcuk. Cały nabój, bo to ciężkie diabelstwo. Kuciaczki, jest i tubka. Jest i tubka. A jak jest i tubka? O, biało-czerwone takie kolory, jak u Łukiego. Kochany przyjacielu. Witali, też tubki są. Widziałam na... jednym z ostatnich twoich filmików kopałeś. I tubki. Także pozdrawiam. Cieplutko i dużo, dużo zdrówka, kochany, życzę. Wszystko będzie dobrze. Kurczaki, nie nagrałam, bo stałam tam, a oni mnie wołali. Pytają mnie się, co ja wydarłam. A ja tu jakiegoś, chyba nie wiem, to będzie kawałek metalika bez zajechanego. A tu but. Ciżemka. Czy ja? Ciżemka od Woczykija, na bank. Tak, Robert znalazł moją ukochaną monetę baby z Tyskami. O, także. Super. Za dobrą wróżbę. No ale kurde, się zdziwiłam z tego buta? Co to, kto to miał? Z butem chodził?
Bo... Witajcie, witajcie, moi drodzy. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? W Weronie. Z kim jesteśmy? Jest Robert, Sara. Jest Arena. Ostatni dzień ich pobytu. Tak, jesteśmy w Weronie. Piękne miasto. Pełno turystów, ciepluteńko. Także, kochani, korzystamy z uroków. Oni też. Także. Zbliżamy sobie do najsłynniejszego, jednego z dwóch najsłynniejszych balkonów na świecie podobno. Na jednym stawał pan odziany na biało, staje do tej pory na placu Świętego Piotra, a na drugim stała przepiękna kobieta. Dziś ze mną tutaj w Weronie są dwie. No, także idziemy. Idziemy, kochani, będziemy zwiedzać. Jak widzicie, macie budynek areny. Pięknie zachowana. Niestety nie można wejść, bo przygotowują do jakiegoś spektaklu. Także wszystko jest zamknięte, no ale z zewnątrz można ją podziwiać. Robert, wczoraj taka ładna pogoda, a dzisiaj wieje, pada, że głowa mała. Patrz, jak to widać. Przez to okienko u nas. Witajcie, kochani. Pozwoliłem sobie ja dzisiaj zrobić podsumowanie. Tutaj są fanty trochę pomieszane, moje i Roberta i Emilii z pola. To jest tak. Zaczniemy od... Tu jest część fantów też i Roberta Sferczyka, którego serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza ten... No do, jak to się mówi, robienia bicepsu. Jak zwykle wychodziło dużo złomstwa. Pokazuję wam rzeczy okrągłe, które na wykrywaczu były ładnym kolorkiem, ale oczywiście to było żelastwo, mówię o tych rzeczach. To jest kolejna część tego żelastwa, ale się na stole nie zmieściła. Muszą być sztućce. Sztućce są u nas zawsze, jakby to powiedzieć, no są zawsze. To jest, ktoś sobie tak pomyśli, kawałek złomstwa. To jest stop, który się wylał, to jest ołów, jak był wylewany tutaj przez najeźdźców, być może nawet napoleońskich, którzy wylewali kulki ołowiowe i to są, to co się wylewało na ziemię, tak wyglądało. Jakaś kulka musi być, jak zwykle miedziuszka wychodzi. No i jak zwykle jest dużo fantów, które no niby wyglądają na zwykłe łyżki. Nie, ja jestem archeologiem, jak się z panią dogadamy, to nam trochę opiszę. Plomby, to jest ciekawa rzecz. To ma jakieś zdobienia, jest dziwnie zrobione. Jeśli by ktoś wiedział, co to jest, to może coś podsunąć. No, to się przyda na magnes, na dymowy. Z monetek. To jest parę wypadów z Robertem, ja nie nagrywałem. Robert nagrywał, nie, ja nie nagrywałem. To jest pierwsza monetka Umberto I, król Włoch. To będzie 1884 rok. To są wszystkie monetki z kolejnego panowania, kolejnego króla Victorio Emanuele III. Tak średnio to jest tak te centy, te z kłosem, czyli my na nie, no kłos po polsku. To jest 1921, ta jest nieczytelna, nie będę jej dar. To jest 10 centów, 1868 z tego co pamiętam. 20 centów, 1921. I to jest moneta moja ukochana, tylko że Emilia jej nie doczyściła. To jest naprawdę piękna kobieta, ja ją nazywam moneta, no baba z cyckami, ale jest naprawdę piękną monetą. Nic ciekawsze, ją się kopie, jeśli ktoś kopie sygnały na stal, bo to jest miedzienikiel. Kolejne dwie ciekawe monety, ja tu sobie ściągę, zrobiłem, oczywiście jej nie zabrałem. To są dwie monety, ja zawsze nazywałem je Lombardo Veneto, ale to jest takie trochę pomylone, bo Włochy przed tym, jak zostały zjednoczone, tutaj panowały rodziny. I to była Franka Józka I monetki. To był
852 rok. Co ciekawsze, wszystkie monety on wybił w jednym roku. On był Austriakiem, który panował, czy to był książę austriacki, który panował w pewnej części Lombardii, bo Lombardia nie była zjednoczona. To jest moneta okolicznościowa 1996 rok, jeśli się nie mylę, to jest liry włoskie, marynarka wojenna. To jest moneta, którą poznaliście na filmie u Roberta, ja ją pokazałem Robertowi. Ja do tej pory się kłócę z moją żoną, że to jest pani, bo ma piersi. To jest Wenecja przez nas nie rozszyfrowana, ja jej dalej nie będę tarł. To jest moneta no name. To jest... Są dwa medaliki, które znalazłem, też ich nie będę szukał. A tu staruszka wraca. To jest... chcę się mylić, ale to mnie tak... jakby to powiedzieć... Mi to wygląda na... Tutaj był zawias urwany. Na starą, starą zatyczkę od fajki. I oprócz tego... no nie muszę tłumaczyć, że aluminium, my wszystkie śmieci zbieramy. Tu jest część śmieci naszych, Roberta, Emilii, to są wszystko pomieszane. Zanim Emilia wejdzie do domu, to ja się z wami pożegnam. Jak to inni to robią ładnie, a ja zrobię tak. Pozdrawiam wszystkich i wsadziłem się Emilii. Na razie.